Zdrowia. Czy historia w Ameryce to już historia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce ludzie tak śmieją się, że Ameryka nie ma historii, no ale w zasadzie od 1612 roku ludzie przyjechali na ten nowy kontynent, no i budowali tą Amerykę. W 1776 Ameryka odłączyła się od Anglii, no bo wcześniej to były kolonie angielskie. To były wschodnie wybrzeże, tutaj 13 kolonii zrobionych w zasadzie przez pielgrzymów ze Starego Świata, angielskojęzycznych. Tam na południu, na Florydzie była Hiszpania, tu od środka no to była Francja, Luizjana. Także cała ta historia Ameryki jest dosyć skomplikowana, no ale mimo wszystko ma 500 lat, powiedzmy, białego człowieka, europejskiego człowieka. Dużo narodowości się mieszało. Alaska była kupiona w 1800 latach tam za wagon czy dwa wagony złota. Luizjana była odkupiona od Francuzów, bo Francuzi król potrzebował kasy na walkę z Anglikami w Europie. No z Hiszpanią też były różne rzeczy. Walka była o Teksas, o Florydę, o Kalifornię. Także to wszystko się rozeszło. No, ale największym takim można powiedzieć krwawym rozdziałem historii w Ameryce to była wojna cywilna 1860 lata. No i wtedy, kiedy to się okazało, że północ, powiedzmy ta uprzemysłowiona północ, bardziej taka swobodna, uprzemysłowiona. No właśnie w zasadzie to chodziło o przemysł. No południe no to było rolnictwo, no tam nie ma zimy, nie ma mrozu, problemu z przetrwaniem przez 12 miesięcy. No to we wszystkich tych krajach, no to w zasadzie tam, gdzie jest tropikalnie, gdzie jest ciepło, no to rolnictwo się rozwija. Tam, gdzie jest zimno, powiedzmy, no to zrobi się uprzemysłowienie. Dlatego Europa, powiedzmy, jest bardziej uprzemysłowiona niż Afryka. Dlatego, no bo ludzie jednak myślą bardziej, szybciej i zapobiegawczo. No i na północy w zasadzie nie było murzynów. Nie było murzynów, no bo murzyni po pierwsze nie lubią północy, nie lubili mrozu. To nie były ich klimaty. Tam też nie było za dużo miejsca dla nich do pracy jakiejś takiej fizycznej, niewykwalifikowanej. Także te południe przy ściągali niewolników, no bo potrzeba było tam 5 czy 10 czy 20 tych niewolników, żeby uprawiali tą bawełnę czy te tytoń w Virginii, właśnie ten tytoń w Virginii. No to całe te południe to było w zasadzie robota fizyczna na polu, wykonywana z reguły rękoma murzynów kupowanych w Afryce. W Afryce jedni murzyni, wysocy murzyni łapali niskich murzynów, sprzedawali ich na wybrzeżu Żydom i Arabom, a Żydzi i Arabi z wybrzeża sprzedawali je do Ameryki właścicielom na plantacjach. No i później się zaczęło, kiedy się zaczęły te wszystkie kolonie składać, no to oni tak mniej więcej, to był taki Stany Zjednoczone i oni mniej więcej tak wspólnie dochodzili do porozumienia. No ale północ nie za bardzo mówiła południowi, żeby nie mieli tych niewolników, no bo było jak było, tak? No w Afryce do dnia dzisiejszego są niewolnicy, w Azji są niewolnicy. Jest dużo różnych krajów, gdzie ludzie nie są niewolnikami, no bo dostają jakieś pieniądze, no ale w zasadzie to żyją na pograniczu niewolnictwa. I co się stało? No tych w zasadzie północ powiedziała południowi, że mają wznieść niewolnictwo. No a południe powiedziało, że w zasadzie jak się wszyscy złączali, ta Unia była, no to każdy stan miał decydować co i jak. No i wtedy Waszyngton, stolica kraju, no bo Waszyngton już nie żył, ale stolica kraju, Kongres Amerykański w zasadzie powiedział, że musi coś zrobić. No i wtedy ta
te południe powiedziało, że się odłączy. Odłączy się powiedzmy od północy, że będzie secesja. No secesja to znaczy te rozłączenie. No i jak było te rozłączenie, no to, to Stany Północne powiedziały, że południe nie może się odłączyć od południa, bo to jest w zasadzie niemożliwe. No i kongres w zasadzie zagłosował. I, no i była wojna. Była wojna. Tam byli, byli generałowie z jednej i z drugiej strony, walczyli. Było, było sporo tych, tych wojny, wojny cywilnej, wojny bratobójczej, parę takich miejsc, Gettysburg, Antietam, tam Shiloh, Chickamauga, Chattanooga, Vicksburg, no i w Pensylwanii również jest Gettysburg. No to są takie miejsca, gdzie, gdzie w zasadzie są poświęcone pamięci narodowej. Tam na tym południu, no to jednak oni przywiązują dużą wagę do tego, że historycznie ta konfederacja, ta, ta flaga taką, znacie, z tymi, tymi niebieskimi i w poprzek, tak jest, poprzekątnej, no to flaga konfederacji. Południe nigdy, nigdy nie zaakceptowało w sumie przegranej z północą. To, to była taka, taka w zasadzie rana dosyć bolesna, no ale, ale co się stało? No, część z tych żołnierzy po prostu się pogodziła, część się nie pogodziła, część generałów przeszła do służby dla stolicy, dla rządu federalnego. No tam były jeszcze jakieś od odbicia, to były Ku Klux Klan i tego rodzaju rzeczy, no ale w zasadzie jeden kraj pozostał, jedna waluta pozostała, ale historia jest. No i w tych parkach narodowych, tam gdzie te większość tych wojen była, no to była ta sprawa popularna. Dużo ludzi po prostu jeździło w ramach wakacji, w ramach odwiedzin, w ramach popatrzenia, kto walczył z której strony, no bo często w tych rodzinach jedni walczyli z tej strony, jedni walczyli z tej strony, tam pradziadek zginął, wujek tam brał udział, tam ludzie mieli jakiegoś swojego rodzaju, przepraszam, sprawdzali jakieś te drzewa genealogiczne, no to ktoś tam zawsze działał. Także w latach 1970, no to wszystkie te parki odwiedziło około 10 milionów ludzi, a w zeszłym roku to wszystkie te parki odwiedziło tylko około 3 milionów ludzi. No Gettysburg w Pensylwanii odwiedziło prawie milion ludzi, no ale to i tak jest tylko jedna siódma tego, co było odwiedzone w latach 1970 rocznie. Także ludzie, którzy w latach tam 2000 otwierali sklepy przy Chickamauga, na przykład tam było takie pole bitwy, no to sklepów to tam było 4, 5, 6, było bardzo dużo konkurencji. No a na dzień dzisiejszy to już jest tylko jeden sklep, no i w zasadzie te wszystkie te rzeczy pamiątkowe związane z tą wojną cywilną, z tą wojną bratobójczą, no to jest 10-15% najróżniejszych materiałów, a cała reszta, no to jest sprzedawana na z czasów II wojny światowej, z Wietnamu, jakieś inne konflikty. Też dużą sprawą przez lata to było rekreacyjne takie zabawy, po prostu ludzie szyli sobie kostiumy, szyli sobie, budowali różne te muszkiety, no i chodzili na te bitwy, udawali, że walczą. Jedna strona walczy, druga strona walczy. No i to było bardzo, bardzo popularne. Tam całe rodziny w tym brały udział, ludzie mieli dobrą zabawę, no ale to też już mija, to już wszystko to mija. Teraz większość tych ludzi po prostu woli się bawić w Indian i w kowboi, nawet ludzie w średnim wieku, no bo to odtwarzanie tych bitew akurat się związało z tym marksizmem kulturowym. Co się dzieje w Ameryce? No przychodzą komuniści i rozwalają te pomniki, zrzucają te pomniki tych konfederatów, no bo ktoś gdzieś tam walczył dla konfederatów, to już go zrzucają. Ktoś gdzieś miał jakiegoś tam niewolnika, no to już go zrzucają. No do tego jeszcze dochodzi, że paru wariatów
w 2015 roku przyszedł jakiś tam człowiek, postrzelił 9 czarnych w kościele w Charleston w południowym Karolinie. No i on właśnie też miał tą flagę Konfederatów. W 2017 roku w Charlottesville przy statule, przy pomniku Lee, czyli generała południa, przepraszam. Przy pomniku generała w południa też się zbierali biali, no to od razu wszyscy czerwoni krzyczą, że to po prostu jest nowy Ku Klux Klan. Także cała ta historia południa, cała tej walki o niewolnictwo, w sumie można powiedzieć, jest przedstawiana bardzo, bardzo źle. No i przez dziesiątki lat w sumie to jest błąd, szkolnictwa, nauczania, telewizji państwowej i tak dalej. No bo w zasadzie to wszystkie te miejsca to były pokazywane, kto gdzie kogo zastrzelił, tak? Kto gdzie kogo zastrzelił, ci biegli tu, ci strzelali. Ale nigdy nie tłumaczono w zasadzie tych podstaw. Skąd to się wzięło? Kto walczył? W wojnie cywilnej zginęło 500 tysięcy białych ludzi. 500 tysięcy. Murzynów nie zginęło tak dużo. Także też 500 000 Amerykanów, którzy zginęli w imię powiedzmy utrzymania niewolnictwa i nieutrzymania. To jest wielka sprawa. To jest wielka sprawa. No i wszystkie teraz te wszystkie mniejszości, no to nic w sumie nie robiły w tym czasie, a kto jest winny, no jest biały. Tyle tylko, że jest 250 tysięcy winnych z jednej strony, 250 tysięcy z drugiej strony. No i dlaczego kopać białych, jeżeli nie wiadomo, kto był z której strony, tak? W wielu muzeach zamykają muzea, no bo z reguły to były jakieś takie poświęcone konfederacji, taki bardziej temu południowemu podejściu do sprawy. Także otwierają muzea, gdzie jest więcej wyjaśnienia, jak to ludzie po prostu, normalni szarzy ludzie, tak? No bo to szli walczyli, i to ludzie z New Hampshire, z północy, tutaj spod Weru, spod Kanady, brali jakieś muszkiety i jechali walczyć na południe. Ci z południa odstawiali te swoje pługi, czy cokolwiek tam robili, no i szli walczyć z północą. Także to są prawdziwe tragedie ludzkie, kiedy młodzi ludzie w średnim wieku szli i ginęli. Także w Atlancie otworzono teraz niedawno też potężne takie była takie wystawa, no ale cyklorama, to oni mówią, że właśnie to bitwa o Atlantę, to bardzo potężny obraz namalowany, także tam ilość ludzi, którzy przyszła, no to po prostu to były setki tysięcy ludzi to odwiedzało. Czy chęć do tej historii jakoś wróci nauczania? No wygląda na to, że już nie, że w zasadzie młodzież dzisiejsza, no to ani nie gra w sporty, nie gra na dworzu, nie jest zainteresowana historią dalszą niż powiedzmy 10, 20 czy 30 lat. No już te czasy nie wrócą. Te czasy po prostu chyba nie wrócą. Ludzie na całym świecie głupieją, dziczeją i strasznie się spłycają. Także historia w Ameryce, no to jest chyba już tylko historia, no ale to jest ta historia, to na całym świecie wygląda na to, że już po prostu ludzie z tego dobrobytu nie zwracają uwagi. Te sprawy materialne, te wiadomości na bieżąco z ostatnich 10 minut są ważniejsze niż to, jak Ameryka się kształtowała 200 lat temu, 150 lat temu, jak to wszystko powstawało, jak to działało. Także historia jest już historią. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia. Dzwoneczek dzyń dzyń.
piszcie komentarze, piszcie pytania, polecajcie, wysyłajcie, gdzie możecie. I do następnego.